Witam w kolejnym odcinku Lords of the Fallen. Dobra. Te odgłosy tam sugerują, że chyba ten region, o który pytałem, czyli ten, gdzie kontynuujemy dalej to stare, jest tutaj. Nie wiem, czy te głosy sugerują, że to nie jest czas, żebym tam szedł. No ale wtedy, gdzie niby miałbym iść, mogę sobie pobawić się trochę jeszcze w tej twierdzy. Chcę tam właśnie w sumie spróbować to. Bardziej niż angażować się w nowy region tak naprawdę na tym etapie. Ale chciałbym dotrzeć do nowych szczątków pierwsze. I potem wrócić i podjąć się po prostu... Może wciąż mam za mało zniszczeń. Okej, to jest tyle, tak? Tknąłem na ścianie. Pierścień nocnego ognia, zakładam, że to jest coś do... Dodatkowe obrażenia od ognia i zanikania, okej. Ale nie, to jest zbyt... Nie. Teraz mam... Tak. To nie, to jest zbyt dobre, to co mam. Czy nie jest takie dobre, bo... Dobre jest, jeśli mam i dużo używam... czarów blasku, tak? No to nie jest do końca prawda. Słuchajcie, dobra, no spróbuję ten nowy region. Ten, przed którym ostrzegają mnie... przeraźliwe odgłosy. No nic innego nie mam, no. Bo chciałbym znaleźć nowe szczątki. My God. Co ja tam widzę? Jest tutaj latarnia, ale szczerze powiedziawszy, nie chciałbym się podjąć latarni, zanim nie zbadam terenu, bo... Bo to nie jest Niskie Kalrath, no to dotarliśmy. Okej. Wierzę, że tutaj wkrótce będą szczątki, bo mnie zaraz szlak trafi. Mamy echo. Mamy przejście. Dzień dobry. Wyglądał jak ten ziomek, który jest... Smażona dusza, co to do cholery jest? Jak ten ziomek z Umbralu, tylko że nie z Umbralu, nie? Moc ataku ma chawryczny moc z ludzkiego ciała i kości. Super. Jesus Christ.
Czyli ze skrajs mi tutaj nie pomoże coś. Uuu, to jest nowy czar. Przywołaj smażoną duszę. Uuu, nice. Tak, tylko że to jest właśnie. Zabywam, znaczy nie dziwię się, że zabywam tutaj magię na ogień, bo wszystko płonie. I ten region ogólnie zaczął się od wybuchowych piesków. Nie, łaje. A, czyli to jest tak jak bagniak, tylko że smażona dusza. No dobra. Chciałbym się tutaj przenieść do Umbralu, ale nie będę badał nowego terenu w Umbralu. Ja chcę szczątki. W międzyczasie, już po premierze, znaczy terminowo to było w zeszłym tygodniu, czyli po premierze poprzedniego odcinka, wyszedł ogromny, no patch, trzeba to powiedzieć, wersja 1.5. Wprowadziła bardzo wiele zmian, usprawnień, zmian w balansie, podobno jest mniej wrogów i tak dalej. Prawdopodobnie zacznie być łatwiej, bo jednocześnie też wprowadzili sporo sporo takich modyfikacji dla New Game Plus. Jest cała masa modyfikatorów, które... No właśnie, wydaje mi się, że oni nieco... Come on. Obniżyli poziom trudności ogólny, zwłaszcza też tych trybów New Game Plus, które na przykład podobno nie miały w ogóle szczątków. Znaczy były szczątki, ale rzadsze, jeszcze rzadziej jakby rozprzestrzenione niż to, co mamy obecnie, co już uważam jest dosyć rzadkie, zwłaszcza w tym regionie na przykład. I wiele z tych modyfikatorów przywraca, mam wrażenie, to, co było oryginalne. Dodatkowo jakieś tam dodatkowe sidequesty na sety do uzbrojenia i tak dalej. No i cała masa innych usprawnień. Zobaczymy, czy to odczuję. No, ja nie ciężko, tak, no bo będzie to sprawdzić i porównać, bo to jest moja pierwsza rozgrywka. No w końcu dzień dobry, matko kochana. Dobra, nie idę dalej, nic nie robię. Tylko zobaczę, czy tutaj coś jeszcze jest. Jeśli tu jest jakiś item, to zapomnijcie, że ja w tym ogniku zobaczę. Szczątki. Matko jedyna. Przyniosę się do osady, sprawdzę, czy ziomek tam jeszcze siedzi. W sumie to raz, bo oni często, jak odkrywam nowy teren, to się prze... No właśnie. Czyli posunąłem świat do przodu, bo NPC-ci zmienili swoje miejsce. No to... Nie wiem, gdzie on może być. Ale przyniosę się do podniemnego spoczynku. Good thing I've got thick, sturdy boots, because crossing some parts of that burning ruin they call Lower Kalrath is like walking on hot coals. Still, when you grow up in Perdam, you quickly learn what true heat is. Ciekawe, bo wcześniej go nie chcieli tutaj wpuścić. I've never been too fond of fire. My grandfather used to tell stories about the Perdamish Crusades, and there was one about what the Dark Crusaders did to every man, woman and child in one small village. That left an impression.
They may worship Aureus, but it's clear as day why Judge Cleric parted ways with the Church of Orion Radiance. A religia mnie tutaj kompletnie gubi. Ja się rozumiem, jakby kościół ten Oriusa i wyznawców Adyra. Rozumiem też tych neutralnych bardziej latarników z tą magią umbralską. Ale już na przykład rozłam wśród kościoła Oriusa to dla mnie jest... Hello again, friend. Okej, są nowe rzeczy. Kuszara Trapera, przepraszam. No, mamy zwykłe... No, super. Tylko teraz ile ja ich potrzebuję? Sole mnie nie interesują. Leki to nawet jak na podpalenie w sumie by się mógł przydać, nie? Ale mam ważniejsze rzeczy w postaci bryłek zwykłych. Ile ich mogę kupić? Na razie się kupię 5. Bo ja nawet nie wiem, ile potrzebuję. Chyba teraz potrzebuję... Duże? Czy ja zmarnowałem ten... Te dusze? Frick. Teraz potrzebuję duże. Oh my god. Potrzebuję dużo dużych. Potrzebuję 10 dużych, żeby... No... Mam też ten miecz nowy Fitzroya, którym jest spoko, ale nie ma nic w sumie... Ha, zadaje krwawienie. No... No ładny jest i tyle, nie? I ma krwawienie, czyli dużo krwawienia w sumie, szczerze, muszę przyznać. Ale wciąż mniej... niż... Chyba te buławy, nie? Nie, ale też mają 100 tyle co buławy. No dobra. Czyli no 100 to jest obecnie moja najwyższa chyba wartość krwawienia. Mam też miecz prozelit, który jest mrożony od ognia. No ale to chyba bez sensu, żebym był w regionie z ogniem, mając miecz od ognia, nie? No bo mógł sobie go podnieść. 168 to jest całkiem spoko. Jest nieco cięższy, nie? Ten ma krew, ten ma ogień. 100 i jeszcze same zniszczenia są też od ognia, nie? Rządza krwi też jest od ognia i od krwawienia. No fajne jest, tylko to jest lekki miecz, to na inny build. Czy tam krótki, nie? No nic, na razie będę się trzymał mojego Barrosa i innych, tylko teraz potrzebuję duże. A duże oczywiście mi są już do niczego niepotrzebne. Chyba, żebym sobie chciał podnieść coś od zera, nie? Na przykład taki miecz prozelity albo ten miecz Fitzroya. Czyli co z tego, że mogę kupić duże, jak ich nie mam na co wydać. Jeden topór sprzedam, bo mi nie potrzeba dwóch. Co tu jeszcze mam podwójne? Te buławy, no ale to są podniesione buławy, bo ich używałem do farmienia. A także sobie je zostawię. No te kije niech już będą, nie przeszkadzają mi w niczym. O, mam nowe oko. Efekt głównego gnia. Odporność na obrażenia przez... What? 8 sekund to nie jest nic. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że mam 8 sekund na to, żeby na przykład szybko sobie odzyskać życie, nie? Jeden, to jest dużo 8 sekund. Jestem odporny na obrażenia. Wyobraźcie sobie w walce z bossem, nie? Walczę, staram się nie przejść do umbralu, jestem pod koniec i mogę mu po prostu łoić ostatnie ciosy, żeby go dobić, nie martwiąc się, że mnie trafi czy nie, bo przez 8 sekund to jest dużo. Sprawdzę to. Muszę zmienić sobie. Jak tu już jestem, to zmienię. Co to robi? A ładunki chłosty odzyskać, no spoko. Dobra.
A jeszcze może sprawdzę, czy mam jakąś zbroję podwójną, nie? Chyba nie mam. Nie, dobra. Kurde, teraz muszę znaleźć kogoś, kto sprzedaje duże odłamki. Ty mi nic nie dasz. Pije to, bo... Może ogniową zaporę sobie zostawię, będąc w ogniowym regionie, nie? Tu ładunki, chłosty, naprawdę... No zostawię sobie, bo to wiecie... A nóż widelec nagle będzie mi potrzebny, to jest z jakiegoś powodu, a nie będę miał niej i co wtedy? No tutaj mogę zmienić swój wygląd, ale... A, dobra, żebym nie zapomniał. Zmienię sobie... Bo teraz mam tą wspaniałą rzecz, która... Jeszcze mi trochę brakuje, mam 27, jeszcze raz tyle, żeby sobie kupić poczwarkę odrodzenia. A potem będę zbierał na jakieś tam pierdoły, nie wiem. Czy będę zbierał, nie będę wydawał, po prostu będę zbierał. Zobaczymy, może kiedyś sobie jeszcze coś kupię. Natomiast tutaj zaoferuj wspomnienie, tutaj nie mam nic nowego, nie? Ale może bym sobie sprawdził pod kątem mojego nowego builda. 150 trucizny to jest spoko, ale halabarda to jest, no pewnie i tak mógłbym cieszyć drugie ręce, nie? Ciężkie okrycie ramion, okej. Okay. To jest zaklęcie, które wymaga dużo blasku i dużo piekła, także nie stać mnie na nie. Cud. To jest spoko, tylko że znowu wymaga dużo. Ta włócznia od zanikania mogłaby też być spoko. No średnie, no ale jest takie zakrwione, nie wiem czy to jest ładne i fajne. No i tutaj blask. No generalnie to są rzeczy, które... A, tego nie mam. To jest tak, przedpotopowe dłuto, to raz mi się udało tylko coś takiego znaleźć. Widzę tutaj w podniebnym spoczynku, ewidentnie czekało na mnie, żebym się nauczył umieść oko, no halo. Tak, i teraz to, które mam obecnie, daje mi dodatkowe zanikanie w... A teraz mam ten build na zaganianie, to jest spoko. Minus... No... Ale słuchajcie, no odporność na obrażenia, no to jest generalnie, wiecie... Like you, I serve. Tu, to jest nasiono? Nasiono, tak, ale nie mam nic, dobra. Nowe nasiono się pojawiło, fajnie wiedzieć. Bo wykupiłem wcześniej wszystkie, ale to widzę, że z czasem się odnawia. Czy dodaje się pewnie znowu, tak? Teraz przekroczyłem nowy region, tak? Ten ziomek się tutaj przeniósł. Ten nasz złodziej. But evidence of its former inhabitants' blasphemous beliefs can still be found amidst the ash and rubble. So should you feel any sorrow at such devastation, divest yourself of it, for it is unwarranted. Huh? You serve a higher purpose, Crusader. Ule, też masz coś nowego. No, czyli generalnie gra posuwa fabułę i dostępność itemów wraz z regionem, co jest naturalnym dla Souls-like'a. Wiadomo, wchodzimy w nowy region, wyższy poziom trudności, trudniejsi wrogowie, mamy więcej narzędzi, nie? Cięcie blasku, ale to już blask 30, to już powoli wchodzimy w bardzo potężne zaklęcia, które też wymagają bardzo potężnych staców, a my mamy build na razie... No tragiczny mamy build, wiecie, do wszystkiego. Co jest do wszystkiego, to jest do niczego. Mamy takie trochę właśnie, trochę magii, trochę tego, trochę tamtego. Pieta, coś powiesz o niskim Kalrath, czy nie? Several of our sacred texts, a noble knight, and canonized out hallowed sentinels, many have been Latimer. Nie.
Jeszcze raz tylko. Our holy work continues, Lem. Ta, jeszcze jedną kwintesencję potrzebuję. I zwiększy mi to w ogóle. Nie dość, że dwa potrzebuję, to jeszcze mi nie dodatkowego krzyża, tylko mi po prostu zwiększy jego skuteczność. To jest takie antyklimatyczne, klimaktyczne. Dobra. Czy ktoś nowy pojawił przypadkiem czy coś? Nie, tak. O. Okej. Okay. Cokolwiek. Czyli co mi się udało dowiedzieć? Nic, wydaje niepotrzebnie duszę na 5 odłamków zwykłych, których nie potrzebuję. Potrzebuję duże, których nie wiem gdzie zdobyć. Jestem w nowym regionie. Cieszę się, że mnie cofa. To znaczy, że ktoś zginął od jakiegoś zwykłego gniota. Na przykład takiego. Zaskoczył go, nie? Ziomek się nie spodziewał, że tutaj zaraz coś wstanie mu. Wstanie mu. O, no właśnie, oni tak wstają, tak bagniaki, nie? I nie ma nikogo, a nagle są wszyscy i cię atakują. I giniesz. Dobra, teraz sobie tam się cofnę, bo mam blisko szczątki, to wiem co i jak. I przejdę sobie do Umbralu. Odblokuję echo. Dowiem się coś o regionie. Kim ty jesteś? In life we walk. Jak oni biją moc? Co jest? Hello? Jeszcze raz bym przeszkodzili. Aha, czyli on po prostu co? In light we walk. Okej, okay, czyli to jest jakaś taka... Cholera jasna. Zaraz. A dobra, bo jestem umbrał. Zdobyłem strzępek i coś jeszcze, nie? Tych strzępków już mam pewnie na wszystko, co bym potrzebował od molu. Ale... O, tu, o! Dzień, w którym wyniesiono Izaaka do rangi paladyna, był największą dumą jego życia. Oczywiście przysięgł Orysowi, że każdą świętą misję, jaka mu przepadnie, wypełni z czystością, posłuchaj. Był to jest nowy Aicem, co by mi pewnie jakiś papież coś o nim powiedział, czy coś, nie? Ups. Akurat nikt nie chciał ze mną gadać po tym itemie, więc nie wiem. Może, bo tak, może to jest... O, weźmiemy sobie. I mi każe żyć w nowy teren czy stary teren? Where? Gdzie, przepraszam? Ale gdzie... Aha, no dobra, ha, tam, ale to muszę pierwszy odblokować ten skrót. Oj, to nie wiem, czy się doczekam. Au. O, mapa niskiego Kaoreth, to sobie sprawdzę. Jakaś wielka dłoń. Nie wiem, o co chodzi. Mam nie iść do jakiegoś budynku, tylko wejść w jakąś bramę. I tam jest więcej tych dłoni. Aha. Cokolwiek. I znowu pokazujesz na górę, ale na górę to ja pierwszy muszę odblokować tą górę. Czyli
Dobra, czyli tak muszę iść w prawo. Było 8 sekund. Coś mi się nie wydaje, że to było 8 sekund. A wait, czy to jest... Oh my god. To znaczy, że to oko... sprawdzić teraz. W sensie... Teraz widzę, że mam jakiś status, widzicie? Tak się ode mnie świeci. Sekund wydało mi się dłużej niż to tutaj sugeruje. Pytanie, czy to działa jak wchodzę do umbralu przez śmierć, nie? Strasznie biją mocno ci tutaj. Oh my god. I ona ma aż 5 robali, to jest takie upierdliwe, jakie to jest upierdliwe. Jeszcze przy sobie. Zaraz. Pomijam sobie przyciski. Jeszcze dwa. Dam sobie tą odporność na ogień. Cokolwiek. A idź w cholerę. Dobra, przynajmniej nie bije tak mocno. Wierzę, że ten boss będzie bardzo łatwy do zabicia.
kiedy już pozbędę się, że to jest boss nie na walkę, tylko to jest boss na taki środowiskowy, na, wiesz, wiecie, żeby zgrabnie pozbyć się przeszkód typu robaki i potem go trafić dwa razy i zginie czy coś, nie? Oh my God, nie zauważyłem znowu, czy... Dobra, ten tutaj... Zła. No, już byś chciał. Następną zrobię... Fuck me! O Boże. Najgorsze jest to... Płonę. Jeszcze tu jest jeden, którego nie widzę. To jest najśmieszniejsze. Dobra, bo ja chciałem spróbować, czy da się ją zabić. Pomimo... A da się, okej. Okay. No to okej, okay, to będę wiedział, żeby ignorować. No, dobra, teraz muszę sprawdzić, czy będę miał ten status, czy nie. No mam, dobra. To zabij się, muszę szybko. O, za wolno. Za wolno. Dobra. Mam w dupie robaki. W sensie mam gdzieś te... Nie wiem, jak one się nazywają. Łona, umbralu czy coś. Nie wiem. Jadę po prostu na zniszczenie jej. I to muszę zrobić, mając ten status odporności na ogień założony. Mój... może buff sobie też założę. O, to jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. I teraz cisnę. Muszę zadać jak najwięcej zniszczeń w tym stanie, bo... O, idź się leczyć. O, cokolwiek. Potem przejdę w ma. To jest... nie, to jest źle zrobione. Teraz mam nieśmiertelność, to ją będę cisnął. Może się uda. Jep, dam. Gimmick boss. No. Okej. Gimmick, a nie boss. Dobra, tutaj nic nie mam, nie? Cofnę się. Zrobię poziom. Tak, o tej dłoni mówili. Teraz mówić, żeby nie iść w jakiś dom, nie? Tylko w dupie twoim. Znaczy, już muszę skończyć z tym wyrażeniem, bo potem wszystko, co powiem dalej, jest gorsze niż samo w tyłku, nie? To nasiono nie, dziękuję. O, już mam level. Dobra, dobra, dobra. Wracam na level. Zginąłem ile? 5 razy? Zupełnie niepotrzebnie. Tylko dlatego, że boss był gimmick bossem. Nie wiem, jak to się był. Ważne. Dobra. Może dam sobie jeszcze trochę kondycji, żeby wyrównać, bo już mam skiz na tym punkcie. Ale to też mi da nieco cięższą zbroję, bo naprawdę mocno czuję odpoczynek i zniszczenia. Naprawdę mocno też ten boss dwa razy we mnie wjeżdżał i mnie ubijał. O ile nie miałem buffów i tych innych, wiecie, założonych. Teraz w ogóle sobie to muszę usunąć. Tutaj. To jest raz i dwa. Zobaczmy, co tutaj cięższego mogę założyć. Okej, okay, jeszcze dalej. Nie, to już nie. No super, to zbyt nie jest. 66, 62, 72. To ma większą odporność, ale jest durne. Ale jest odporność na ogień wysoka. No chyba tutaj sobie dam coś, co ma najwyższą odporność na ogień, a nie fizyczne. Czyli w tym wypadku... To.
nie jest najcięższe możliwe z tego, co mogę założyć, ale oferuje mniejsze fizyczne, ale fizyczne nie są moim problemem. Ogień jest. A spróbujmy tutaj też coś zmienić. Ogień 30, 34, ale to są już takie bardzo małe różnice. A cięższych nie chcę zakładać. Ewentualnie tutaj, tu mógłbym zwiększyć na 74. Ale wszystko inne mocno spada, nie? I są brzydkie. Dobra, zostawię to jak jest. Tutaj może sobie coś założę, nie? Skoro mam... To ma fajny ogień i wciąż jestem na średnim. Czy coś będzie miało więcej na ogień? Nie sądzę. O odpowiedniej wadze. No, klatka na głowę po tym 500, a też, ale to już mnie tak, to już mnie pan przeciąży. Te rzeczy, no nie są zbyt ciężkie. O! Hełm piekielnej zaklinaczki. Bardzo fajny. Bardzo fajny. No i co? Daj mi odporność na ogień. Nice. To może sobie zmienię te rękawice, nie? Zostawię ten hełm. A dam sobie coś lżejszego. Wciąż nie. Wciąż nie. Okej, no to muszę mieć. Nice. No dość dziwacznie, ale jest okej. Okay. Dobra, odpocząłem. Mogę eksplorować dalej, czy się opłaca. No, chciałbym chociażby ten skrót odblokować, nie? Boss ubity. Ignorując oczywiście, znaczy to jest z jednej strony spoko, że mam taki wysoki damage, ale jestem takim trochę glass cannon, co było ewidentnie widać, nie? Ginąłem w dwa hity. Generalnie tylko dlatego postanowiłem podjąć się próby zabicia jej tak na hamca, nie? Takim brute force. Głównie dlatego, że ona mnie zbyt szybko ubijała, a ja nie byłem w stanie tych robali poznajdywać na czas, nie? A ona w międzyczasie strzelała do mnie tymi po prostu torpedami, bo to też była taka, która mnie automatycznie namierza. Wygląda ładnie. Zmieniam się. Wiecie, te ich łapka, czy nie? Wow, słyszycie. No te jej czary po prostu są bardzo szybkie i mają autoloka, nie? To jest najgorsze połączenie. Także sobie lecą do mnie, albo mnie musi trafić, że wiecie, ja się usunę, to one, jak się usunę, to one lecą dalej tam, ale są bardzo szybkie, więc moje usuwanie się wymagane było od razu. To co, no wychodzi na to pełna eksploracja mi wychodzi, a ja nie chciałem tak. Kurde, wow. I drzesz ode mnie. Bezpieczne. Co to jest w ogóle? Ona już z drugiej strony. No pewnie.
Nie tędy droga. Mam dwa skróty, które jestem po złej stronie, nie? No super. Coś się nie zapowiada, żebym szedł w kierunku właściwym do obu. Wyjście z umbralu. No, tu muszę przejść, nie? Jep, okej. Okay. Zakładam, że skoro tu jest wyjście z umbralu, to wkrótce muszę do niego wejść. Znaczy, że tu jest pułapka. Nie? Nie spadnę. Oh my god. Dobra, jeden skrót odblokowany. Cel na dzisiaj osiągnięty, wydaje mi się. A tobie co jest? Jak skoczę, to co się stanie w sumie? Czy ja tam mogę wejść? A, okej, okay, okej, okay. Gdzie jestem? Oczywiście moja latarnia już dawno została stracona. Przeszkodzi mi boss nieco, wiecie. Taki malutki problem. Ooh, wait. Niemiańska fiolka to coś, no... Wait. Która w pełni przywraca zdrowie i mana i usuwa efekty statusu. Nice. Okej. Okej, czyli uleczy mnie. Ze wszystkiego. I przywraca mi manę i zdrowie. Były też takie itemy, już nie pamiętam jak się nazywały w Dark Soulsach, nie? Human Effigy jest to jedno, ale... Też takie inne jednorazowe, które przywracały właśnie wszystko oprócz stosów, nie? No dobra, no to co? Wydaje mi się, że skończę. Przede mną eksploracja niskiego Karlath, pewnie wysokiego Karlath wkrótce też. Chciałem jeszcze sprawdzić, wiecie co, może tak zrobimy, nie? Zanim podejmę się eksploracji nowego Karlath. To... Sprawdzę, jak mi idzie przeciwko tym ziomeczkom tutaj, nie? W sumie... Czy to ten ziomek cię tutaj latarnią trudzi? Czy ktoś inny? Jep.
nacisnąłem zły przycisk. Aha, bo mamy robala tam, tak? Ale czekajcie, czy... O, bo to są dwa rodzaje robali, nie? Są takie. No. To jest ten. O, zaraz, wyszedł z jego obszaru. Come on, come on, chodź tutaj. Nie wchodź tam. God damn it. Ej, zaraz uleczył go, serio? Nie, dobra. No chodź tutaj. Powiem szczerze, czy ci są wyjątkowo upierdliwi? No i przyjdziesz tutaj, czy nie? Bo mają robala, nie? I co on będzie tam? Cholero. No. Za wyjątkiem faktu, że mnie przewrócili już do umbralu, co nie jest dobrym... Fuck, nie widziałem, że on to się zmnożył. Pomimo, poza faktem, że zużywa strasznie dużo surowców. No jest tak... Okej. Ja plada rzucił, no. O mój Boże. Narobiła ta ćma tutaj tyle tych... Dobra, jakby nie wiem po co to robię dalej, bo i tak mi tyle życia straciłem na niepotrzebnie, że nie chcę tego teraz tutaj kontynuować. Przede wszystkim chciałbym wyjść z umbralu, a nie jestem w stanie. Bo tutaj jest więcej wrogów. Jestem w stanie eksplorować ten region. Przyjemnie i nie będzie. Ale jestem w stanie to zrobić. No i w sumie chyba warto. Dlaczego? Mam tutaj dostęp od dłuższego czasu już przez to, że sobie kupiłem ten klucz. A nie mogłem tego robić, bo byli zbyt silni. Oczywiście dalej są silni. Ale moje zniszczenia, znaczy inaczej, znowu, będąc tutaj w tym w statusie Glass Cannon, jest tak, że jestem w stanie ich zniszczyć, nie? Ale muszę sam bardzo uważać, no bo ten jeden tutaj obszar mi wzbyłem się całego jakby krwawego krzyżania, ale to też dlatego, że tutaj jakby dużo ginąłem na tych bezsensownych ziomkach. Więc tak, spróbuję poeksplorować na początku kolejnego odcinka tutaj. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam tutaj latarnię, niestety. Zobaczę, co z tego wyniknie. Zabiję go, on daje... Oh my god. No.
właśnie. Ja tutaj nie byłem od dłuższego czasu. Na przykład do tego czasu. W ogóle, co to jest to koloseum tam? Nie byłem przy takim koloseum, nie? Nie byłem, odkąd zabiłem tego bossa tam, nie? I teraz mi ładnie na światełko świeci. To bagno, które tam dodałem, właśnie jest pode mną. Te moczary, nie? Tam jest ziomek, wiem, ale ignoruję go. Ile on ma tego? Ile on daje dusz? Jakieś 500, nie? No to nie tak dużo. Ale w sumie nie jestem daleko od levelu. Chyba nie. Yep. Dobra, no i teraz mam, słuchajcie, zagwozdkę. A propos. Podniosłem sobie kondycję witalność na miarę okej poziomie. Blask i piekło niepotrzebnie podnosiłem, bo chciałem sprawdzić jedną broń, a mogłem sobie założyć pierścionek. Czy mam coś od 13? Może jakbym miał jakieś zakręcie od 13, to bym sobie dał na 13, to bym miał dostęp do nowych zakręć, nie? Nie, 18, 15. Bo tutaj dostałem właśnie ten nowy, ten 15. Uwolnić strumień magii, gromadząc truciznę. Wow, fajny. No teraz pytanie, czy... Czy ja chcę utrzymać mojego Jack of all trade? Problem jest taki, że my god, ta magia Umbralu, wiecie, to tak naprawdę, żebym ja w to inwestować miał, to naprawdę musiałbym mieć minimalną siłę, minimalną zręczność, bo to mi magia Umbralu zmusza mnie do inwestowania i w blask, i w piekło, nie albo blask i piekło, tylko jedno i drugie, więc nie mogę myśleć tutaj, wiecie, po 20-30 w sile i zręczności, bo wiecie, to jest, żeby teraz dojść do 15, tak, żeby mieć ten nowy czar, to ja potrzebuję 5 poziomów. Gdybym inwestował tylko w jeden skill, tak, no to jest, no w tym wypadku 2 albo 3 poziomy, ale żeby 2, to muszę mieć 5, nie? I to jest ten problem. Zaraz, okej. Więc chyba nie chcę. Ta magia, którą mam teraz, mi pomaga i jest okej. Więc idę dalej w siłę, nie? Prawda jest taka, że i tak będę chyba chciał zrobić respec. Może w piekło, na przykład teraz zdobywam fajne zakręcie na piekło. Umbral jest chyba zbyt kosztowny, jest... No, daje mi najwięcej wglądu w lore i wszystko i fajne, ale wydaje mi się, że bardzo trudny do prowadzenia, przez to, że wymaga tak wiele tych poziomów. Ja myślę, że to jest build na endgame. Bardziej może, nie? Na mocny endgame. A teraz lepiej zainwestować w jeden stat, mieć go naprawdę wysoko i cisnąć na nim. No ja w tym wypadku wciąż chyba skupiam się na sile. No bo to są moje główne bronie, nie? Znam sobie tą siłę. Tak, no moje główne zniszczenia to tak, mam ten boost od trucizny, jasne. Ale... No mimo wszystko to jest siła fizyczna, tak? 449 fizyczne i zanikanie. I mój drugi miecz 358, no z tym wypadku z... Tak, no niecałe 300 fizyczne, no i 64 zanikanie, więc no. I siła oczywiście mi to zwiększa i one skalują się siła B, a tutaj siła i zręczność A. No ten w ogóle jest wyjątkowy, bo ma siłę i zręczność, nie? Wszystkie te ciężkie miecze są w ogóle dziwne w tej grze, przez to, że wymagają też zręczność. Tutaj mamy cep bojowy, cokolwiek, cep bojowy, nie wiem, czy mnie miał interesować, i cep bojowy piekielnej zaklinaczki, okej, okay, super. Wszystko zdaje ogień albo piekło i to jest chyba ta różnica, nie? Tak, piekło w tym wypadku, czyli ten ciemniejszy taki ogienek to jest chyba piekło, a ten jaśniejszy to jest chyba ogień. Trudno powiedzieć, gra to właśnie nigdy tego nie wyjaśniła.
ten topór... Tak, ten topór ma ogień. A burzyciele, widzimy, że burzyciel miał głównie zniszczenia od ognia. A ona z kolei ma od piekła. Piekielna zaklinaczka, nie? Zresztą, hello. Czyli to mam potwierdzone, więc mam zanikanie, truciznę, idąc od dołu i od prawej strony. Nie zanikanie, trucizna, ogień, piekło, blask, krwawienie. Więc moje statusy są rozkminione i potwierdzone. No i cuda i inne. No ale oprócz tego jest też świętość, ogień i zanikanie, gdzie sama broń nadaje ten status, nie? W sensie te zniszczenia. To, co jest, wydaje mi się, na górze przy ikonkach, nabijają pasek statusu, a to, co jest przy mocy ataku, to są zniszczenia od ognia, nie? Nie zakładanie statusu, tylko zniszczenia same. No. Tak, bo zanikanie teraz przy tych moich atakach obecnie wjeżdża. Jak ja zdaję atak, to część paska jest zbita, jeśli chodzi o życie, a część to jest to zanikanie, nie? To jest to, co wchodzi od razu, a nie, że nabijam jakiś tam status, tak jak krwawienie było. Nie, krwawienie nie wieszało od razu, jak wcześniej miałem build na krwawienie, to tylko właśnie te ciężsi wrogowie, ten efekt krwawienia, ten to wybuch taki, potem ten spadek życia, nie? Wchodziło im, bo to, ten status, ten pasek się musiał nabić, nie? No, dobra. To chyba tyle na dzisiaj, tak? Mimo wszystko, mimo przeszkód, sporo się udało osiągnąć. Mamy nowy item, o którym wiemy, że leczy wszystko, co jest przydatne. Mamy kilka nowych broni, których raczej nie będziemy rozwijać i używać. Coś jeszcze dowiedzieliśmy. Pokonaliśmy nowego bossa, który był wyjątkowo upierdliwy. Mamy nowy czar. Gdybyśmy chcieli się pobawić, to musimy zainwestować nieco. I jeszcze jedna rzecz mnie przekonuje do tego, żeby nie robić na razie buildów magicznych. Właśnie to, że nie mam dostępu do rzetelnego, na przykład sklepu, gdzie mogę kupić. Mogę kupić serię broni. Tych broni zresztą mam już multum, nie? Mogę kupić serię zbroi, seciki całe, tak? Ale czary znajduję w świecie tylko tak naprawdę, albo od bossów, bardzo powoli, bardzo stopniowo, nie? I mając ich mało, nie ma co iść w build magiczny, no bo jak będę miał tylko, wiecie, najpierw pójdę w blast, no to tyle mam czarów. Coś tam jeszcze mogę kupić, parę się pojawiło, nie? Ale one generalnie znowu wchodzą z czasem. Teraz się odblokowały dwa u papieża, nie? Pójść teraz ten build, uważam, że to jest za wcześnie. Wydaje mi się, że to są endgame'owe buildy, że lepiej teraz kupić się na fizycznych atakach, bo to jest pewne. To mi daje jakby największe jakby możliwości, no, wyboru kombinacji. Chyba mam, albo tak, bo barwy działają tylko na metal, zauważyłem. No właśnie, ale mam ten teraz hełmik metalowy. Ten pierwszy był taki jakiś najciekawszy, najjaśniejszy, nie? Dobra. Kim ja jestem obecnie? Jestem Spellswordem trochę, nie? Nabijam sobie Spellswordem na truciznę, blask i umbral, tak? Mam trochę buffu, takim trochę paladynem. Może nie paladynem, bo nie jestem defensywny. Jestem bardzo ofensywny. Trochę się leczę, trochę atakuję, trochę się buffuję, ale głównie atakuję, no taki Spellsword zdecydowanie, nie? Głównie atakuję mieczami. Dobra, dzięki za dzisiaj. I do następnego razu. Dzięki, że jesteście, kronikarki i kronikarze. Niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia!